Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałabym troszeczkę porozmawiać o wilkach. A dlaczego? Dlatego, że znalazłam bardzo ciekawy artykuł o wilkach, które były przy wodopoju. Było widocznie gorące lato, były dość wysokie temperatury wiosną i one poszły sobie nad taki wodopój specjalny dla zwierząt, niedaleko Nadleśnictwa Gniewkowo. O, tutaj mamy zdjęcie z fotopułapki. I nasze tutaj wilki się taplają, harcują sobie, piją wodę oczywiście, jest im potrzebna, ale również mogą troszeczkę się ochłodzić. Dlaczego o wilkach chciałabym troszeczkę porozmawiać? Dlatego, że mało w sumie o nich wiemy. Niedawno, niecałe 30 lat temu, została wprowadzona specjalna dyrektywa ochrony wilków, bo wcześniej po prostu było ich niewiele na terenie Polski. Dlaczego została wprowadzona specjalna taka ochrona wilków? Dlatego, że leśniczy stwierdzili, że wilki przydadzą się do odpowiedniej gospodarki w lasach, do odpowiedniej zrównoważonej gospodarki tutaj zwierzętami kopytnymi, czyli jeleniami i sarnami. Ale o tym może troszeczkę za chwilę. Najpierw może o wilku słów kilka. Tutaj napisałam, że żyje on w wilczej rodzinie. Mówi się często, że jest to watacha, ale ładniej chyba brzmi wilcza rodzina, ponieważ na czele tej rodziny stoi, mówi się czasami samiec alfa, samica beta. Zazwyczaj po prostu stoi małżeństwo, można powiedzieć, ponieważ wilk jest monogamistą. Samiec basior, samica wadera. A kto należy również do tej wilczej rodziny? Oczywiście ich potomstwo, troszeczkę starsze i troszeczkę młodsze. I jeśli watacha liczy coraz więcej osób, coraz więcej wilków, no to te starsze potomstwo opuszcza tą watachę i szuka swojego miejsca, szuka swojego partnera. Wilk nie lubi być sam. Jest takie powiedzenie, być samotnym jak wilk, to nie do końca tak naprawdę dotyczy samego w sobie wilka, ponieważ wilki wolą się łączyć w pary i łączą się w pary na zawsze, o ile oczywiście tutaj się nie skończy śmiercią jednego z partnerów lub też jakąś poważną chorobą. Tak to wilk będzie zawsze stał przy swojej partnerce i też odwrotnie, partnerka będzie stała przy swoim partnerze. No i jeśli ten samotny wilk znajdzie swoją partnerkę i znajdzie terytorium, gdzie będzie mógł sobie polować, no to on będzie przeszczęśliwy. Czyli bycie samotnym jak wilk troszeczkę do samego wilka nie pasuje. Co jeszcze chciałabym popowiedzieć? O tym właśnie, jakie on ma tutaj zmysły. Ma dość fantastyczny słuch i doskonały węch i tymi dwoma zmysłami się będzie kierował. Więc jeśli spotkacie wilka, to naprawdę jest duży sukces, ponieważ on was usłyszy doskonale, zanim wy go zobaczycie. Jak już to zobaczy was z jakiegoś tam, z kraju lasu, zobaczy was z daleka, no nie za bardzo będzie chętny, on nie jest taki ciekawy, nie jest taki ciekawski, nie będzie do was podchodził. Jeśli chodzi o widzenie, on widzi gorzej, on was będzie lepiej słyszał z daleka, aniżeli widział, on będzie widział, jak już to ruch. A, jeszcze taka ciekawostka, przypomniało mi się, wilk jest daltonistą, nie widzi wszystkich kolorów, widzi między innymi kolor szary, kolor żółty, ale nie widzi wszystkich, widzi gorzej od człowieka, w szczególności w dzień, w nocy, kiedy już zmierzcha, widzi zdecydowanie lepiej. No i mówi się, że wilk wyje, faktycznie wyje, ale nie szczeka. Naprawdę zdarza się rzadko, kiedy szczeka. Jak już to wilk taki udomowiony, taki bliżej człowieka, to on będzie szczekał. On się nauczy od psa szczekania, ale będzie się komunikował z innymi wilkami w ten sposób, że będzie właśnie wył, skamlał, warczał. Tutaj tego typu odgłosy będzie wykonywał, żeby się porozumieć, komunikować ze swoim na przykład rodzeństwem, czy też rodzicami. Jeśli chodzi o zęby, to jest jego broń na swoje ofiary. Ma ich aż 42. No i właśnie, jeśli on te zęby straci, jeśli te zęby mu się pochorują i wypadną, no to będzie dla niego wielki kłopot. Jest duże ryzyko, że on po prostu nie przeżyje w tym momencie. Jeśli chodzi o kły, one są dość charakterystyczne, jak się uśmiecha wilk, tak, są one bardzo widoczne. Taka całkowita długość tych kłów osiąga 57 mm, czyli niecałe 6 cm. Dość sporo. Co robi przy pomocy tych kłów? Wbija się w ciało ofiary, jest w stanie w tym momencie rozszarpać kawał mięcha. No i on, jak już wiecie, żywi się
mięsem. Jakim mięsem? Preferuje jelenie, mniej sarny, tak? Zdecydowanie woli jelenie niż sarny. Jest w stanie tutaj większą grupą rzucić się na żubra czy też na łosia. No i właśnie, jak on wybiera swoje ofiary? Inaczej niż ryś, bo ryś leci jak chce cokolwiek tak, żeby dopaść, natomiast wilki troszeczkę bardziej inteligentnie będą wybierać te słabsze, bardziej chorowite, te mniejsze. Dzięki temu dochodzi do lepszego doboru naturalnego. I jeszcze taka ciekawostka, jeśli chodzi o wilka. Jak się zbliża zima i będzie padał śnieg, idźcie do lasu i sprawdźcie, czy akurat w waszej okolicy takiego wilka nie będzie. Po śladach jesteście w stanie zobaczyć, a w szczególności po takim sznurowaniu wilka. Wilk jak idzie przez las, to stawia łapę za łapą, w jednym miejscu jest łapa przednia i łapa tylnia i będzie szedł jak po sznureczku, dlatego mówi się sznurowanie wilka. Ktoś powie, no ale wilk i pies ma bardzo podobne łapy. Owszem, wilk będzie miał troszeczkę większe i wilk będzie szedł jak po sznurku, a pies jak będzie szedł z właścicielem, no to będzie się zbliżał, oddalał i będzie troszeczkę tak szedł sobie esowato. Jeśli pójdziecie za takim sznurowaniem i dojdziecie do rozdrożu dróg, to na tym rozdrożu dróg nagle się zrobi więcej łap. To jest dość duże prawdopodobieństwo, że spotkaliście wilka na swojej drodze. Czego Wam życzę? Wszystkiego dobrego, trzymajcie się.